Ten ostatnio podobał karaluchy pod poduchy, terminatory pod śpiwory. A, Jest to też śmieszne. zajebiste, moim No. zdaniem. Takie na dobranockę. Mój drogi. Kraszawiec to jest Terminator. Myślisz, że niektórzy nie wiedzą? Myślę, że może być z tym już problem. Czy to znaczy, że na przykład to jest dla tych, którzy wiedzą, kim To jest są takie Terminator? terminatory pod śpiwory. W butach? No. Nie, bez przesady. To aż chyba takie terminatory. Nie. Myślę, znaczy też wiesz, tak rzuciłem i widzę, że gładko przyszliśmy do tej No a rozmowy. jak? To bardzo Ja lubię. jeszcze mam po drodze kota w butach, na przykład, właśnie mi się Myślałem, wyświetlił w że nie głowie. w worku. Słuchaj, nie, myślę, że aż tak nie muszę chyba się przyjąć jak terminator. Nie, pytałem się, czy to jest płyta dla tych, którzy wiedzą, kim jest, co to było Co to było Terminator, Onar? co to był Honor, no to myślę, że tak, to jest dla nich płyta. Ale nie, próbowałem się zastanawiać, czy ty w ogóle próbujesz walczyć o tych młodziaków. Nie, jakoś Masz wyjątkowo chyba wywalone? nie. No wiesz, znaczy kurczę, wywalone nigdy nie można mieć, ale jakby nie mogę się też za bardzo, wiesz, stroić w młodzieżowe pióra, nie? Bo jakby to jest nie fair wobec siebie. A przede wszystkim, wiesz, no, dzieciaki też to kumają, nie? Mimo jakby tego, że mnie znają czy nie znają, to tak by nie mogę tam w przebraniu wchodzić, cześć, to ja, wasz ziomek Onar, nie? Myślę, że to jakby wyczuwają bardzo, bardzo, bardzo łatwo i tym bardziej w muzyce, a w muzyce rap, która musi być dla mnie przynajmniej autentyczna, no to wiesz, to jakby to od razu jakby siada, nie? A to masz jakiś zarzut nieautentyczności do niektórych zjawisk na scenie teraz? No myślę, że kurczę, niektórzy starzy, którzy bardzo próbują się przypodobać dzieciakom, w sensie mówię wszystko w kwestiach muzycznych, to no to prędzej czy później to jakoś tam, wiesz, przepali się ten projekt i jakby to nie będzie działało, nie? A jeżeli to jest szczere? No to życzę z całego serca powodzenia. Wiesz, A bo... oczywiście też jakby, jasne, są różne charaktery, różne podejście do No. muzyki, różna jakby stylowa, nie? To jakby mówimy teraz o mnie, o moich odczuciach, o mojej płycie i o tym, czy ja puszczam oko w stronę, wiesz, w stronę młodszego słuchacza, więc odpowiadam ci z mojej perspektywy. A jeśli ktoś się czuje dobrze i potrafi, wiesz, robić to super, no, okej. Łajkanotka, nie? Jak No to mówią. oczywiście, to jest, wiesz, wolny kraj, wolna Ale wiesz, no u muzyka. ciebie też następują jakieś przemiany. Nie, I jasne, to, to. ale z akcentem na przemianę, a nie na rewolucję, Tak, myślę, że tak. Znaczy, wiesz, ja też, okej, żebyśmy się zrozumieli, ta nie? płyta nie jest identyczna jak Zagrybnięte gardło, czyli moja ta ostatnia płyta solowa, bo chociażby też współpracuję z młodszymi raperami, nie są to może najmłodsi, nie są to też ludzie jakoś tam dla mnie wyjątkowo przypadkowi, bo jakoś im poznałem i jakby chciałem z nimi zrobić numer i jakby się to tak potoczyło, nie? I nawet niektóre bity są bardziej w takim, no nie chcę mówić, no nie modne, bo to ja nie lubię słowa, że coś jest modne, a my robimy rzeczy niemodne i musimy robić modne, żeby ktoś zajrzał, Jakaś ta scena wiesz, wasza jest tak pokomplikowana. pokomplikowana, bo też jakby wiesz, wydaje mi się, że sami za dużo tworzymy jakby problemów, nie? I tyle. Ale ja mówię, no ja na przykład, nie wiem, chociażby Reto, nie jest, no nie wiem, czy on jest gówniarzem, czy nie. W No sensie dla pozytywnie. ciebie pewnie tak, Wiekowo w no. miarę tak, ale jakby wiesz, podczas jakichś tam prywatnych rozmów backstage'owych i w ogóle, no to jakby stwierdzam, że to jest gość, który ma całkowicie ułożone w głowie i jakby podoba mi się zawsze to, co robił, nie? Więc Wiesz, tu jakby. mówisz o tym, że masz młodszych od No. siebie tutaj gości, nie? Ale Mam też tak. starszych na szczęście. No tak, ale wymień 8 starszych od siebie polskich raperów, nie? No to nie jest taki problem, ponieważ ja bardzo wcześniej zaczynałem. No wiem. Więc Ale mówię wiesz. tak peselsko, nie? No, okej. Peselowo. Ale naprawdę to robimy? Nie, no żartuję. Ale nie, jest ich trochę. No wiem. A No ty mówię. czujesz na przykład, występuje u ciebie ta choroba zwana peselem? Nie, raczej nie. Wiesz, raczej się czuję w miarę młodzieżowo, nie? Mam dwójkę dzieciaków, a dzieciaki mnie odmłodziły strasznie, bo już jakby właśnie zaczynałem grzybieć trochę i zastanawiać się nad rzeczami, a dzieciakami mam w ogóle, wiesz, A w jakim są teraz wieku? syn ma 5 lat. No, to już za chwilę będzie się pytał, nie? Będziesz mu On, no, nawet wyjaśniał. skit nagrał na płytę, więc już wie, kto jest kto. To nie jest nowy Jak to patent, powiedział ale... ostatnio, mój tata jest muzykarzem.
Muzykarzem jesteś? Muzykarzem, więc... Klausa. Więc powiedziałem mu, że wiesz, że rapuję, że do muzykarza musiałbym chociaż grać na czymś, ale okej, no a córkę mam malutką. Ale to wiesz co, gdyby syn wypełniał taki formularz o paszport jak za komuny i jakby miał tam już parę lat więcej, to zamiast muzykarza, to by na przykład wpisał pochodzenie inteligenckie. Dokładnie. Rozumiesz, zobacz do czego doprowadził cię rap, nie? No nie, no mój syn jest jakby, jest, robi żarciki, więc jakby on naprawdę doprowadza mnie często do szczerego uśmiechu. A fakt, że się pojawiają na świecie potomkowie, on na przykład powoduje jakąś zmianę w pisaniu? Zastanowisz się czasami dwa razy? Nie, bo ja już jakby jakieś takie głupoty i jakby żarciki i jakieś tam negatywne pastiże i takie rzeczy porzuciłem już przed tym, jak zacząłem mieć dzieciaki, jakoś w miarę tam poważniej zacząłem do tego podchodzić, coś do pisania i jakby do tej treści, jakich nie miałem jeszcze wcześniej i jakby za dużo rzeczy miałem w głowie głupich, to czasem głupoty się pisało też. Ale zobacz, no na przykład już taki... chyba w przypadku Przemytnika na pewno można tak powiedzieć, że takie niesowizdrzalskie treści jednak znajdują posłuch, nie? I jest na to... to jest, wiesz, jak mówię, dla mnie to też nie ma recepty, ja nie mam tak, że jakby jakoś siadam przed płytą i robię, wiesz, mocne strony, słabe plusy, co powinno się na nie zawrzeć, a czego już unikać, żeby jedynie unikasz takiej rutyny i tego, żeby 10 kawałków nie było takim samym jednym drugim kawałkiem, nie? O to dbam w miarę i staram się, chociaż jakby pisząc, tworząc, czasem jakby odbierasz to inaczej niż słuchacz, niż ktoś po pół roku, niż w ogóle, wiesz, jakby z boku, więc to jest jedyny zarzut. Ja myślę, że ty w ogóle nie masz tego, znaczy żaden twórca nie może mieć dystansu do tego, co robi, no bo inaczej to by był w pracy. Myślę, że tak, ale no mówię, no chociażby staram się tak na chłodno zerknąć, jak tworzę płytę tylko, żeby jakby, wiesz, nie było jakby jednego ślimaka ciągnącego się, wiesz, przez całą płytę. I co twoim zdaniem udało się tutaj? Myślę, że tak i kurczę, wiesz, no mam dużo, w porównaniu do zeszłej płyty, o wiele większy mam propsy, zbieram dużo fajnych słów od ludzi, tam od przyjaciół, to wiadomo, że starają się zawsze dobrze mówić, żebyśmy jeszcze byli kumplami. Nie, no to dobrze, jak się komuś powodzi, to zawsze można wziąć dwie dechy pożyczyć. Dokładnie, nie? Zawsze jest, można wziąć pod skrzydełko. No pewka. Ale śmiejąc się, to jakby jest lepszy odbiór tej płyty i jakby... Aha. A zasłużenie twoim zdaniem? Co za chrypnięte gardło naprawdę było? Nie umiem tego... Nie chcę wartościować, nie? Ale... Tak, bo często, bo jakby wiesz, powiedzmy, czas był tworzenia podobny, wszystko się działo nawet w tym samym studiu, niektórzy, producenci chyba nie do końca, ale tam może ktoś się wymienił i tak dalej, to jest jakiś... nie wiem, czego to jest kwestia, musielibyśmy sondę uliczną zrobić kogoś, kto zna chociażby te dwie płyty, ale nie wiem, no nawet chociażby Rałek, który realizuje tą płytę, też jak mi skończył, mówi, kurczę, ta płyta jest o wiele fajniejsza niż zeszła. Nie wiem dlaczego, nie umiem ci odpowiedzieć, ale nie wiem, może przez różnorodność gości właśnie, że zrobiłeś kawałek ze Sztosem, zrobiłeś z kimś tam, wiesz, nie wiem, więc mi tym ciężej jest odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ta, może, nie wiem, mocny singiel z PZM i z Bilonem, jakby poniósł to i jakby ludzie też chętniej zajrzeli, bo wydaje mi się, że przy zeszłej jeszcze miałem jakieś echa, jakieś tam hejtów, które zawsze robią taką opcję, sprawdzam, bo tam nic sprawdzam, bo chujowe, nie? No to tak, to często. Więc wiesz, a kiedy dajesz im singiel, który mówią, że jednak nie jest chujowy, no to może warto sprawdzić, jak się sprawdzi, o, no to może znajdę dla siebie tam, nie wiem, 5 czy 7 numerów, które jednak mi się podobają, nie? O kurde. Ale to nigdy o tym nie... Znaczy, zawsze single mi się wydawały taką koniecznością, nie? Że to jest jak gdyby trzeba to, bo radio tego potrzebuje, bo internet tego potrzebuje. No to wiesz, bo jest to nie muzyka, jak to mówią, nie muzyka do radia, ale wiesz... No trochę tak, ale jasne. Mówię o instytucji. Jasne, singla, nie? A jak gdyby, a ja zawsze wolę, być może to jest właśnie przejaw mojej staroświeckości i takiego... Chcesz całą płytę posłuchać, a nie oceniać jej po... No i jak gdyby interesuje mnie też w ogóle, jako całość, nie? Jak okej, fajnie jest, znaczy... Różnie, bo jak jest płyta bardzo równa i ten, to też jest zajebiście, jak są rzeczy, gdzie się coś wybija i mają takie jakieś... artysty, oczekiwań, oczywiście, słuchacza, że tak, twoich jakby, co byś chciał, chciał. Ale takie, wiele, wiesz, tam kastrowanie, to jest tak, jakbyś z pięknej kobiety wyciął piękną piersi, tylko pokazał, wiesz, ładnego cycka jednego, nie? No, ale to jest singiel, nie? To jest singiel, nie? Okej, okay, to jest właśnie to. I zachęcić, czy chcesz obejrzeć całą babkę, czy nie? Okej, no umówmy się, tych tam spoconych dzieciaków to pewnie namówi, nie?
Tak. Jeżeli ten cycyk mi się spodoba, tak? No ale generalnie... Ale wiesz, wydaje mi się, że wśród dzieciaków, o których mówimy teraz, to jest w ogóle opcja trochę taka, że album mogłyby w ogóle nie istnieć, nie? Że słucha się ze Spotify'a czy tam coś, praktycznie tylko singli, bo te kawałki im wpadają w ucho i są dla nich najbardziej charakterystyczne dla danego artysty. Rozmawiałem z jakimś raperem, że jakby... Jest opcja, że nie interesuje ich w ogóle historia, nawet nie interesuje ich, co dany raper robił 5 lat temu, nie? Czy on wydał jakieś płyty. Mm-hmm. Tylko teraz, tu, ten singiel jest fajny, okej, grajmy go, wchodzi nowy artysta, grajmy ten singiel. Nie powinieneś był mi tego mówić. Ja tego ci nie chcę mówić, ale tak... świat zawali zaraz. No, daj spokój, musimy walczyć, stawaj na barykady. No. Ale no, wiesz, no, wydaje mi się, że taki jest też trochę odbiór muzyki, nie? Znaczy odbiór wszystkiego, jakby, jak rozmawialiśmy chwilkę temu o wywiadzie, nie? No, że jakby jest najważniejsza początek, nie? Czy się potoczy i czy jest dobrze, no, jak nie. Ale to też strasznie smutne rzeczy opowiadasz. To jest tak, jakby na przykład, nie wiem, ktoś napisał książkę o Narze. To są w ogóle niesamowite rzeczy. I jak gdyby nikogo to nie interesowało, nie? Znaczy w sensie wszystkie historie dookoła, te anegdoty, smaczki. Kurna, no wiesz. No, ale wiesz, no, jakby wydaje mi się, że troszeczkę żyjemy w takiej rzeczywistości. Wiesz, na przykład słucha się singla i wiesz, jest w nim bilon i jak gdyby ktoś sobie zada pytanie, kurwa, ale jak oni na przykład, kiedy oni się pierwszy raz poznali, nie? No i myślę, że to jest ciekawe dla jakiejś tam małej garstki osób, nie? A pamiętasz, kiedy się poznali z bilonem? No, na to pewno bardzo dawno temu. Na pewno byłem przy nagrywaniu ich pierwszego kawałka jako Hemp Gru u Ośki w domu, bo się nagrywało Ośki w domu w Wilanowie, albo Królowej Marzienki. I nagrywali kawałek Kurczę na raport z osiedla, wydaje mi się. Więc nie wiem, czy wtedy żeśmy się poznali, czy już żeśmy się znali, ale na pewno nawet ostatnio, jak żeśmy jakby robili ten kawałek na moją płytę, żeśmy sobie przypominali takie śmieszne anegdotki, kto, co, komu, kiedy i dlaczego i po co, nie? Więc to jest też fajne. Ja lubię to całe wydarzenie, które miało miejsce, bo tam dla kogoś to jest tylko kawałek, dla kogoś tam jest tylko singlem, czy aż singlem. A dla mnie to jest super rzecz, że jakby udało nam się po takim czasie, po tak różnych charakterach i jakby miejscach, skąd jesteśmy i w ogóle podejściu naszym wobec siebie i wobec słuchaczy, wobec tego, jak chcemy robić hip-hop i gdzie go sprzedawać i w ogóle wszystko udało nam się zrobić zajebisty singiel, nie? Który też ludziom się spodobał, jak wiemy. I teraz niech mnie ktoś przekona, że taka historia, takie tylko mgliście zarysowane tło nie zwiększa atrakcyjności muzyki. Myślę, że zwiększa, ale mówimy teraz też o takim troszeczkę zjadaczu chleba, który słucha single, przerzuca je jak w tym. W Tinderze się przerzuca. No, that's it, nie? Jakby nie musimy się z tym zgadzać. My sobie oglądać fajne wydania płyt, słuchać albumy, słuchać anegdot, oglądać jakieś rzeczy backstage'owe i tak dalej, nie? Okej, poznawać taki, oczywiście bez wchodzenia w jakieś tam, wiesz, sprawy intymne, rodzinne dalej, jasne, nie? Ale no, to jest kwestia podejścia do wszystkiego, nie? No ale historia to jest to, kurwa, no fundament. No jest, ale też wiesz, musimy uważać, żeby tylko nie żyć historią, nie? Bo wtedy się... No tak, bo wtedy wpadniemy w pławkę i zostaniemy z grydami. To jest coś, co tobie się udaje unikać szerokim łukiem, mój drogi. No staram się trochę walczyć z tym właśnie, żeby wiesz, być młodzieżowym zgredem, nie? Aha, stąd na przykład o tym materiale, mogę nazywać to butami? Możesz, no. Bo tak skrótowo, nie? Jak był przemytnik, tam zachrypnięte gardło, czy coś, niech to będą buty. Kurwa, no buty są dwa, to też jest dosyć istotne. Popatrz. No dobra, ale to trochę tak jest. Nówki sztuki nieśmigane, niezniszczone buty, a to serducho już takie trochę jak gdyby syfem oblepione, nie? No tak, znaczy to wiesz, to ogólnie sam tytuł to jakoś tam pisałem sobie po prostu przy okazji kawałka i tak dalej. Pomyślałem później, że to może być na tytuł płyty, a to bardziej chodzi o to też, że wiesz, że bardzo się stroimy i bardzo dbamy o metki, co oczywiście sam często w to wpadam i mam, tak już nawiałem też na innej płycie, że butów mam, wiesz, tyle, że mógłbym cały blok obdzielić. To pewnie jest paru takich zawodników na scenie, którzy mają podobne. Tak, jest tak zwana choroba butoza, jakby bardzo zaawansowana, ale chodzi o wiele rzeczy, nie? O nowe telefony, nowe buty, nowe czapki. Ta koszulka jest fajniejsza, bo ma takie logo, a jest z tej serii, a nie z innej, i tak dalej, więc chodzi o to, że jakby o to bardzo dbamy, a trochę mamy, wiesz, wyjebane na emocje, na relacje międzyludzkie, na relacje z najbliższymi nawet, nie? Nie wiem, ze swoim mężem, żoną, z dzieciakami, z rodzicami, mimo starszego wieku i tak dalej, nie? Uh-huh.
Ale to znaczy to. To troszeczkę jest... jakby w to chciałem ubierać jakby tytuł, nie? A reszta to. Okay. Już... Ale to niechcący ci się udało trochę powiedzieć o warstwie nawet muzycznej w ten sposób. No bo wszystko... Trochę, bo, no bo jednak to nie jest tak, że siedzisz, kurna, w tych butach, w których chodziłeś 10-15 lat temu muzycznie, tylko jednak... Szukam nowych, ale dla mnie wygodnych, wiesz co chodzi, i do mnie pasujących, do mojego stylu. No, trochę tak. Tak. Można tak powiedzieć. No. No, dobra. Widzę, zamyślasz się. Nie, znaczy, bo kurde, zaskoczyłeś mnie, bo powiedziałeś w sumie to, co chciałem powiedzieć, tylko powiedziałeś to innymi słowami, nie? Ale widzisz, spoko. Jestem pierwszy raz u siebie. Sam siebie recenzujesz w ten sposób. No, na szczęście dobrze. No to możemy jechać ile dalej, gwiazdek? Panie krytyku, to ile gwiazdek? 5 na 1, nie wiem. Nie, śmieję się, to też gadaliśmy. Trzeba mieć dystans do tego, nie umiem tego. W sensie jestem bardzo zadowolony. Mm-hmm. Klasyczna odpowiedź artysty, nic bym nie zmienił. Chociaż niektórzy jęcą, żeby zmieniali. Tak, Kasia Kowalska przed tobą, jak była, to mówiła, że już by poprawiała. No ale ona 10, rozumieliśmy, 10 lat nie wydawała płyty. Ja przez 10 lat wydałem z 8, więc wiesz, więc pewnie jakbym jedną robił 10 lat, to bym teraz poprawił. To być może, wiesz, jej materiał jest bardziej przemyślany. Myślę, że na pewno i jakby wiesz, potrafi z kimś śpiewać, ja potrafię tylko rapować, no ale wiesz. Ale wiesz, ona nie potrafi rapować prawdopodobnie. No ale chyba rapować jest łatwiej niż dobrze śpiewać. No dobra, nie będę się kłócił. Znaczy w sumie to nie wiem, nie? Bo tak mi się zdaje. Raper za mnie taki jak wokalista mniej więcej, nie? Czyli chujowy. Okej, okay. Ale... no to jest moje odczucie, bo po prostu umiem rapować, ale nie umiem śpiewać. Tak mi się wydaje. A słuchaj, troszeczkę nie jest tak, że tymi butami to stajesz w takim miejscu gdzieś między, między takimi zjawiskami, jakim nadal jest na przykład, nie wiem, solowo Pelson, a taką falą tych młodych wilków, która gdzieś tam się przelewa z drugiej strony? Wiesz co, czy Onar nie jest trochę takim słupem granicznym między tymi różnymi światami? Chciałbym, żeby tak było i powiem ci, że też wykonałem troszeczkę pracy nad sobą i nad podejściem do wielu rzeczy, nad swoim charakterem. O proszę, mówisz jako o jakiejś terapii wręcz. Bez przesady, ale jakby, kurczę, wiesz, to nie wiem, czy to jest kwestia też tego, że się starzeję, a jeśli tak, no to tylko... jakby na plus wychodzi mi to, że jakby się starzeję i myślę nad niektórymi rzeczami, to jakby wiesz, bo nie wiem, jak spotykaliśmy się 3, czy tam nie wiem, 2, czy 4 lata temu, to było raczej niebo nie, jebać, bo jebać. Uh-huh. Jakby i często miałem takie podejście i... No byłeś taki, powiedzmy, radykalny. Bardziej radykalny byłem, ale jakby wiesz, często mnie to jakby męczyło czasem nawet, nie? W sensie, że wobec ciebie mówiłem, znaczy nie mówiłem, nie chodzi o to, że ja ci tak mówiłem, a później mówiłem do domu, sobie słuchałem, mówiłem, nie, tak, to jest fajne, ale muszę mówić, że jest tak, nie? Po prostu byłem ignorantem wobec wielu rzeczy, a ignorancja jakby nie sprzyja temu, żeby jakby, wiesz, no postrzegać i poznawać i jakby kumać nowe rzeczy, nie? Z wieloma rzeczami chodzi o to, że się bardziej się przyzwyczaiłem do życia wokół mnie, niż chciałbym je po prostu niszczyć. Albo się oswoiłeś po prostu. Dlatego mówię, przyzwyczaiłem, oswoiłem i jakby wiesz, nie jestem wściekłym hejterem, nie? Aha. A to jest zdrowe podejście. To jest fajne. Wiesz, niektórych... Dzięki temu mi to pootwierało na przykład wiele jakby... takie spojrzenie na jakieś rzeczy, nie? Na to, że okej, okay, to nie chodzi o to, że ja z wieloma raperami będę teraz gadał, bo to mi jest potrzebne, bo to mi nie jest potrzebne. Znaczy w sensie z tymi, z którymi chciałbym nagrać i tak dalej, to podbijam, dzwonię, to jest, gadam, nie? Piszę, rozmawiamy i wiesz, jeśli jest jakaś tam chemia i chęć zrobienia, co bardzo jest miłe dla mnie, ponieważ pada często, no wiesz, stara, jesteś legendą, to jest dla mnie, wiesz... mega, mega props, nie? No i mówię, no i sobie sprawdzam też więcej rzeczy niż sprawdzałem i słucham i tyle, ale to nie znaczy też, że muszę jakby, wiesz, na ślepaka lecieć za tym wszystkim i tyle. A czy między Pelsonem, no myślę, Pelson niestety chyba z tego, co wiem, odmówił już rapowania całkowicie. I to nie jak Leszek jedną nogą i wrócił, tylko z tego co wiem, to jakby już, że tam nagrał kawałek z O Co Chodzi ostatnio, jego zwrotka, i że on już nie będzie rapował. I zajął się golfem. No wiem, no ale... Ale oczywiście, no nie, w sensie no, też miło, no bo wybór, Pelson nie? Też ten, super ale... gracz, super, super gość, super legenda. Ale wiadomo. Wiesz, no do mnie bardzo trafiały te jego epki solowe, a było to, umówmy się, no nowoszkolne to nie było, nie? No właśnie, no ale no, bo też nie jesteś nowoszkolny, a podoba ci
Czy jesteś na przykład z nowej szkoły? No, to ciężko raczej nie. No, raczej nie, wiesz? Nie trafia do ciebie. Znaczy, ja generalnie, wiesz, no ja nie jestem jakimś takim nerdem, który kopie w scenie rapowej, nie? Jasne, to wiesz, to nie jest to moje naturalne środowisko. No ale się wyświetla, gdzieś tutaj ktoś przychodzi na wywiad, no, czy coś puszcza, to nie jesteś za bardzo jakoś w to... Jednak, wiesz co, wolę... Nie retro. Wiem, no. Tak, nie retro, a retro, nie? To tak. Tak bym to nazwał, tak? Powiedzmy starszy Leszek, tak? Czy tak, powiedzmy jeszcze Pariasi i tak dalej. To było wszystko takie utrzymane w takim... Chociaż też, wiesz, też na przykład nie mogę powiedzieć, że... Znaczy na pewno mogę powiedzieć, że ten współczesny Jacek to mi tak jak gdyby średnio, nie? No ale to jest moja prywatna opinia, jasne, tak? Nie, ale ja mówię też bardziej o dzieciakach, nie? Bo tak jak gadamy, czy ktoś podąża, mimo że jest tam, nie wiem, 5, 15, 18 lat na scenie i podąża taką ścieżką, że właśnie, że bardziej stara się robić stricte nowoczesne rzeczy, czy raczej... stricte oldschoolowe. Czy jakoś próbuję tym żonglować i sobie coś łączyć jedno z drugim? To jest jedno, ale myślę, że wiesz, że jest też dużo, też mówię dzieciaki, to oczywiście mówię zawsze z propsem, nie mówimy tego hejtersko, tak samo gówniarz, to też jest jakby props, proszę pamiętać, bo jeszcze masz wiele przed sobą, więc wiesz, więc tam też jest dużo fajnych rzeczy, można szukać i jakby, kurczę, mi się podoba to, że jest ogromna kreatywność, nie ma barier w głowach tych dzieciaków, które my mieliśmy wpojone przez podwórka, przez jakąś tam szarość, przez starszych kolegów i przez wszystko jakby chodziło się o niewyróżnianie się wtedy, nie? Raczej. Teraz plusem jest wyróżnianie, oczywiście też podoba mi się, jeśli ktoś potrafi wyróżnianie się, wykorzystać w opcji, że no, nie musi jakby, wiesz, z siebie robić cyrkowca, tylko raczej ma zajebisty flow, a to czy się ubiera tak, czy nosi takie okulary, czy ma takie dziaby, to mnie nie interesuje, nie? Jakby ja kupuję to albo, czy tego nie kupuję i słuchacze to kupują albo nie. Ale to trochę mówisz o takim obcym mi świecie, ale w sensie, że wiesz, zwracanie uwagi tam, kto w jakich butach chodzi i tak dalej, sorry, ale mam na to absolutnie wyjebane, jasne, nie? Jasne. W ogóle mnie to interesuje. Ale uświadomiłeś mi zupełnie niechcący, zupełnie inne zjawisko, które potencjalnie może występować i które, jeżeli występuje, to jest szalenie atrakcyjne i nad którym chyba się muszę trochę zastanowić. Wyobraź sobie taką oto sytuację, że masz tych z sympatią nazywanych gówniarzy, dzieciaków, którzy jarają się muzą, siedzą w tym takim aktualnie najbardziej jakby powszechnym nurcie, w trendzie. Oswajają się w ogóle z konsumowaniem muzyki, z przyswajaniem jej, z tym, jaka to jest radość. I nagle z tego nurtu, wiesz, robią na przykład to, co nam się pewnie zdarzało, będąc małolatami, że wiesz, słuchasz czegoś, co jest aktualne, ale zaczynasz grzebać. Tak. I zaczynasz wracać do rzeczy, po które koledzy z gimnazjum nie sięgają, bo nawet nie wiedzą, że istniały. Czy chcą kopać, nie? No to jest tego kwestia, nie? Jakby teraz kopać można, mówię, nawet po prostu przewijają Spotify, możesz sobie kopać, nie? To nie są nasze czasy, że musimy ktoś gdzieś, musi jechać do Francji, kasetę, kupić przegrać, Francji, wiesz, przywieźć kasetę, przegrać się, jarać, że była premiera pół roku temu. Więc to jest super, no i uważam, że tylko jeśli chcą, to jakby wiesz, to jest wszystko na wyciągnięcie ręki, nie? Ale też dla nich nie do końca może być to atrakcyjne, jakby, nie? Tylko w sensie, jeśli chcą poznać danego artystę, czy poznać dany nurt, jak to się zmieniało, no bo wiesz, no mówię się, jakby to cały czas ewoluuje, jakby, nie? Rap, tam trap, czy jak teraz, w którą stronę jedziemy, cały czas ewoluuje, jakby, nie? I to, co nam się wydaje, że teraz modne, to było modne w Stanach rok temu, a za 3 miesiące w Stanach wystrzeli ktoś jakąś taką bombę, że wiesz. Ale wiesz, z dystansu 5 czy 10 lat, to nie będzie miało znaczenia, że, nie wiem, coś było rok wcześniej w Stanach, a rok później u nas, jasne, to i tak wpadnie do tego samego worka, nie? Tak, znaczy wydaje mi się, że tutaj w ogóle nie chodzi, czy Stany, czy Francja, czy Polska, tylko bardziej wydaje mi się, że ja jakiś taki pomysł i ta kreatywność, bo teraz już mówię, no jakby nam granice Polski nic nie zamykają, nie? Naszych głów, możliwości tworzenia, bo możemy zrobić muzykę z kimś z Senegalu, jakby to nie jest żaden problem, nie? I tylko kwestia oryginalności i tego co możemy ci, wiesz, powiedzieć. A mówimy tak o muzyce i o jej oryginalności. A co ze słowem? Zdewoluowało się? Chyba nie. A ty tak czujesz? Nie wiem, być może w jakiejś masie, w takiej nadpodaży, faktycznie ciężko jest utrzymać wysoką jakość, nie? Mówię ogólnie o rynku.
Ale mam też taką świadomość, że znowu jak podróżujemy na tej osi kontinuum, na osi czasu, no to z coraz większej perspektywy widzisz tylko, zostają wszystko perełki na widoku, nie? Te rzeczy, które najjaśniej świecą. No tak. I chyba nie odważyłbym się powiedzieć, że dzisiaj jest taki zalew wszystkiego, a kiedyś tego nie było. Przecież kiedyś też był zalew. Był zalew zespołów garażowych, których nikt nigdy nie wydawał, ale oczywiście napierdalały w każdym Empiku, w każdym tym MD-ku, tak? czy w każdym garażu i na każdym jakimś małym przeglądzie. Tak, chodzi o to, że wiesz, też wydaje mi się, że mamy, troszeczkę wydaje mi się, że mamy większą nadpoważ wszystkiego. Pewnie tak. Bo też jakby mamy wszystko łatwiej, jeśli w sensie chęć tworzenia mamy łatwiejszą, czy to jest dobre, czy to jest wartościowe i czy to się ludziom spodoba, to już jest tam, wiesz, wiele innych czynników, ale możemy teledyski kręcić bez problemu telefonem dzisiaj. One są w bardzo dobrej jakości, nie? Możemy mieć program na komputerze i zmontować teledysk. Kiedy my, oczywiście nie dziadując i nie narzekając, wiesz, jakby musiały być ekipy, światła, kamery, montażysta, Boże Święty. Ja pierdzielę. I to ze wszystkim. Ktoś chce projektować ciuchy? Stary, jedź, kup materiał, projektuj. Chcesz być w tym dobry, ćwicz, nie? I zrób dobrą sesję na Instagram i rozkręcaj to i tak dalej, nie? I to z każdą jakby dziedziną, wydaje mi się, tak jest, nie? I dlatego też tak jest z muzyką. Więc może to jest w ogóle bardzo dobre to, o czym ty mówisz, bo jeżeli giną te, mówiąc językiem ekonomicznym, bariery wejścia. Oczywiście. I one nie odsiewają również tych utalentowanych, tylko po prostu ubogich. Oczywiście. I liczy się tylko człowiek i jego to, co ma pod kopułą. Tak, jakiś pomysł, zajawka. To trochę dochodzimy do takiego... Kurwa, wiesz, no, boję się tego powiedzieć, ale takiej socjalistycznej wizji, że wszyscy mają równe szanse, nie? Myślę, że to jest bardzo spoko, nie? Nie tak, że wiesz, twój syn jest teraz inteligenckiego pochodzenia, bo tata jest twórcą, nie? Dokładnie, jest muzykarzem. Jest muzykarzem. Nie, to jest, uważam, że świetne, bo wiesz, no, patrząc na jakichś moich kumpli, kurczę, z osiedli i tak dalej, jakby, to myślę, że jakiś... Nie możesz robienia wielu rzeczy, brak pieniędzy, perspektyw, stres, przecież sam wiesz jak jest, cytując klasyka, to wiesz, tak by podcinał skrzydełka równiutko, po kolei, nie? I tam, co jakby bogatsi sobie mogli zapewnić, nie wiem, jakieś tam ćwiczenia, jakieś tam, nie balet, wiem, fortepian. Co tam chciał, nie? Francuski. Czy jakieś wyjazdy gdzieś i tak dalej, jakby wiesz, no, wiadomo, że teraz na wyjazdy też potrzebujemy, więc przez internet nie pojedziemy na wyjazdy. No tak, dalej, nie potrzebujesz wizy. Ale mówię, jakby wiesz, to chociażby tworzenie muzyki, jakby nie dla nas, To były duże problemy, jakby, żeby iść do przodu, jakby, żeby to było coraz lepsze, nie? Bo nagrywaliśmy na kasecie i tak dalej, i tak dalej. A myślisz, że w tekstach tutaj, w zwrotkach, czuć ten brak ograniczeń? Myślałem, czy czuć nostalgię za starymi czasami. Nostalgia? Nie, staram się uciekać. Troszkę tamten uciekniesz do końca, zawsze. Do końca nie, wiadomo, ale jak to w nowym kawałku, który właśnie teraz piszę, gościnnym, to nie ja tęsknię za starymi czasami, to stare czasy tęsknią za mną. A, ładne. Tak napisałem. Więc wiesz, nie, myślę, przepraszam, bo uciekłem z tą nostalgią. Aha. Jakie było pytanie? Chodzi mi o to, czy to zmiana tego otoczenia, w jakim się teraz tworzy, brak tych ograniczeń, czyli de facto niespecjalnie jest z czym walczyć. Ze sobą trzeba walczyć. A kurwa, widzisz, ale... Musimy ze sobą walczyć, to jest takie coś, dla mnie też jest super wygodne, tak naprawdę, jakbym, chciał i się postarał, to bym sobie po prostu postawił w pokoju mikrofon, zrobił jakieś wyciszenie i mógł cały czas ładować w domu, nie? Ja z drugiej strony potrzebuję troszeczkę drugiej strony, tam drugą już płytę realizuję z Raukiem, z moim człowiekiem i sobie siedzimy u niego, ale to też jest jakby, underground, nie? Nie nagrywamy, w wielkich przeszkolnych studiach i nie przychodzi... Ale nie ma takiej potrzeby już dzisiaj. Dlatego też wydaje mi się, że my też troszeczkę znowu poszliśmy w tym kierunku, nie? Że jakby... Też korzystacie z tego. Korzystamy, no bo wiesz, jakby nie ma co oszukiwać i inaczej też nie chodzi o oszukiwanie, jakby to rynek jest w miarę widoczny i wszyscy widzą moje wyświetlenia, moje sprzedaże i tak dalej, więc jakby to nie będę mówił, że to robię platynowe płyty, a jakby wiesz, a jesteśmy w undergroundzie, nie? Tylko w momencie, kiedy ja kocham to, co robię i zawsze mam zajawkę, no to mógłbym powiedzieć, okej, nie robię, bo nie mam wyjebanego studia i nie mam ludzi w ogóle od tego wszystkiego. Nie mam budżetu. Nie mam budżetu.
że tu ja teraz będę siedział i obrażę się na ten cały świat i na cały hip-hopowy budżet, a głównie na słuchacza. Albo mogę sobie powiedzieć, okej, okay, jebać to, muszę się trochę zwinąć i robić to, na co mam zajawkę, nie? Aha. I sobie się ze skumplem, wiesz, przychodzę, oczywiście przygotowany, bo to nie chodzi o to, że leżymy na melanżu, tylko że wiesz, przychodzę, sobie siedzimy, mówię, w jego studiu jakimś kameralnym i robimy, wiesz, muzykę, nie? A osoby, z którymi się współpracuję, z którymi ty teraz, tak jak zrałem, no. Myślisz, że on spore piętno odciska na tobie i na tym materiale? Myślę, że Rałek w miarę tak, nie? W sensie realizatorsko, tu mnie czasem coś poprawi, tu coś, tu tak doszlifowuję, bo jak rapujesz, to... No to ja w ogóle, jak na przykład słucham trzech wersji, to naprawdę są dla mnie identyczne, nie? Na przykład nagrywam zwrotki i on mówi, no posłuchajmy tych już trzech finalnych, ja słucham pierwszej, drugiej, trzeciej, mówię, kurwa, nie wiem, nie? On mówi, nie, no w drugiej jest najlepiej, bo tam jest to, to i to. Ja mówię, okej, dobra, ufam ci, więc... Ale tak samo miałem ze Staszkiem w RM-ie, jak realizowaliśmy płytę, tylko Staszek był bardziej taka śruba i to na przykład nie to, że nie lubię pracować, bo lubię pracować, ale to mnie czasem nerwowało, bo ja... jeszcze z moim głosem, z moją charyzmą, z moim takimi, wiesz, jakimiś przesapkami, jakimiś tam przeciągnięciem, podzieleniem syllab, wolę taki troszeczkę przychrypnięty brudzik, niż to ma być wszystko tak, wiesz... Od ekierki. Tetris poukładany, nie? Więc ze Staszkiem super, zawsze propsuję, bo to jest ultra profesjonalista, ale mówię, ale też z Rałkiem mi się super pracuje na trochę innych warunkach. No to ja wiem, że to jest od maja, ale jeżeli ktoś jeszcze nie rzucił na to uchem ani okiem, to zobaczcie, co ma do zaproponowania typ, który się z nikim nie ściga, B, wszystko robi sam, C, nie ma na wszystko wywalone, co by ci tu jeszcze, jakby cię tu opisać. No ja nie mówiąc... Nie obraża się na, jak gdyby, świat dookoła, że on się zmienił. Nie muszę. A w zwrotce, którą właśnie dzisiaj pisał, albo wczoraj napisał, że... Jak to powiedzieć? Że to nie stare czasy... To nie tęsknię za starymi czasami. Tylko stare czasy to jest... No więc jeżeli szukać kogoś, z jakim tęsknią stare czasy, to... To my. Tam. Ja się kiedyś też nauczę, czegoś wam zaprezentuję, obiecuję. Nie, ale ja czekam trochę. Na to. I wtedy ja z tobą zrobię wywiad. Dobra. Yeah, wchodzimy w to.